Trenerze, drugi sparing, drugie zwycięstwo. Co pozytywnego z tego sparingu zauważyliście już w trakcie tego spotkania? To znaczy, na pewno najważniejsze były założenia i tak powiem szczerze, akurat wynik, to też powiedziałem nawet przed sparingiem, akurat na tym etapie dla nas jest mniej znaczący, ale mieliśmy swoje założenie, że chodzi o zakładanie pressingu wysokiego, organizację gry w przejściach w przypadku nieudanej próby i tutaj naprawdę można było widać dużą taką kulturę, dobre zrozumienie się, dobrą współpracę. Cierpieliśmy też natomiast od strony takiej fizycznej, to też było widać, no ale ten tydzień naprawdę był bardzo ciężki i czuli to zawodnika i zawodnicy na pewno momentami tej dynamiki, jeszcze dokładności brakowało, czy takiego doskoku szybkiego, jeśli chodzi o ten odbiór piłki, ale jesteśmy zadowoleni. Step by step, krok po kroku musimy budować swoją formę sportową. Wiadomo, przyjdzie czas schodzić z tych obciążeń i na pewno jeszcze tych wiele elementów takiego przyspieszenia gry, szczególnie w momencie budowy ataku pozycyjnego musimy poprawić. No właśnie, teraz przygotowania wchodzą już w tak naprawdę decydującą fazę. Na czym się będziecie koncentrować w kolejnych tygodniach? Dwa tygodnie, które dla nas trzy do ligi, ale te dwa teraz to będą takie tygodnie właśnie, gdzie będziemy pracować bardzo dużo już nad aspektami właśnie zdynamizowania, przyspieszenia gry, tak żebyśmy jeszcze byli bardziej nie tyle aktywniejsi, ale zdecydowani w fazie odbioru, a z drugiej strony, żeby ten atak był jeszcze bardziej konkretny, szybki, żeby zdynamizować też te działanie, jeżeli chodzi o grę 1-2 kontakty, bo to widać, że jeszcze tutaj są rezerwy w tym zespole, to też chcę powiedzieć, ale tak jak mówię, muszę bardzo pochwalić zespół, bo jesteśmy skupieni na tym, co robimy, konsekwentnie to robimy, krok po kroku wprowadzamy te elementy taktyczne. Przyjdzie czas teraz też w tych tygodniach już nad popracowaniem nad stałymi fragmentami, przede wszystkim w aspekcie gry ofensywnej, bo nad tym jeszcze nie mieliśmy czasu popracować. Trenerze, może chyba też cieszyć fakt, że graliśmy dzisiaj na dwie różne jedenastki i tak jak pierwsza jedenastka, okej, mocniejsza, bo zdobyła dwie bramki, ale druga, która wyszła, wcale nie była gorsza, stworzyła sobie sytuację, no i przede wszystkim zagrała na zero z tyłu. Tak, ja myślę, że przy tym całym meczu to jest duża pochwała na tym etapie, że zespół potrafi utrzymać, zagrać na zero z tyłu. Tak naprawdę przeciwnik nie stworzył jakichś bardzo klarownych sytuacji. Zawsze gdzieś te zalążki, to jest piłka, oczywiście będą, ale tu muszę pochwalać za dobrą organizację gry w obronie. I też ten drugi zespół potrafił w ofensywie w tym naszym już standardowym ustawieniu 4-3-3 pokazać szybkie wyjścia do ataku, czy dobre rozwiązanie, jeżeli chodzi o ofensywę. Także ja dzisiaj nawet powiem szczerze, jeszcze nie mamy w ogóle składu tej pierwszej jedenastki, jest duża rywalizacja, nikt tu nie odpuści, będzie dużo znaków zapytania, ale to też ważne w kontekście ligi, bo będziemy mieli możliwość rotacji, zmian, także na pewno forma sportowa będzie decydowała. Fajnie, że zero z tyłu. Mimo wszystko mentalnie zawsze musimy ten charakter zwycięzcy budować. Jacek, drugi sparing, drugie zwycięstwo. Dzisiaj trochę bardziej przekonywujące niż poprzednie. Jak wam się dzisiaj grało? Tak, na pewno trochę bardziej. Gdzieś już powoli wdrażamy te rzeczy, nad którymi pracowaliśmy. Trochę lepiej to wyglądało. Co najważniejsze, cieszy zero z tyłu gdzieś. Na pewno chłopacy dobrze pracowali w defensywie i dobrze pracowaliśmy całą drużyną. Gdzieś było widać trochę ten obóz w nogach, bo gdzieś mocno pracowaliśmy ten tydzień, aczkolwiek jesteśmy na pewno zadowoleni i powoli widać, że idzie to w dobrym kierunku. No właśnie, było widać obóz w nogach, trochę zmęczenia i trochę mało szybkości, ale nie zmienia to faktu, że jeżeli chodzi o jakość piłkarską, no to ona też była bardzo widoczna. Twoja bramka choćby, kolejne trafienie, co prawda to sparingi, ale kolejne w tym roku, mówię generalnie, więc rozumiem, że to takie otwarcie przed nowym sezonem. Tak, gdzieś na pewno bramki każde cieszą, nawet w sparingach gdzieś na pewno świeżości brakuje, ale myślę, że to przyjdzie gdzieś z każdym kolejnym sparingiem, meczem. Gdzieś na ligę będziemy gotowi w 200% i cały czas będziemy się skupiać na tym, żeby właśnie w lidze to gdzieś przyszło to ta świeżość i gdzieś żebyśmy w lidze pokazali wszystko, wszystkie swoje umiejętności. Na pewno będziemy gdzieś walczyć o gdzieś najwyższe cele i staramy się cały czas pracować. Trochę jeszcze czasu jest i myślę, że z meczu na mecz będzie wyglądać to coraz lepiej. Powiedz, czy co prawda to dopiero dwa tygodnie przygotowań, ale czy to zgranie drużyny z nowych zawodników z wami zaczyna powoli już się pojawiać?
Tak, myślę, że to nawet było dzisiaj gdzieś widać, że już zaczynamy się docierać, gdzieś ten obóz nas na pewno trochę bardziej scalił, gdzieś już się lepiej znamy i tak jak mówię, gdzieś na ligę będziemy optymalnie przygotowani i po to trenujemy właśnie. A jak oceniasz ten pierwszy etap przygotowań? Na pewno dziś było mega ciężko, bo trenowaliśmy dwa razy dziennie. Gdzieś, tak jak mówiliśmy wcześniej, gdzieś tam tej świeżości brakuje, ale no, cały czas będziemy pracować dalej i gdzieś wdrażać te rzeczy, które, te pomysły, które ma trener. I dzisiaj już było jakieś tam zalążki tego widać, tej gry, tej kombinacji i na pewno będzie lepiej. Ostatnie pytanie, czy zwycięstwa w sparingach budują? No oczywiście, że budują. Każde zwycięstwo buduje. Gdzieś już powinniśmy wkraczać powoli na ten szlak zwycięski i cały czas go podtrzymywać.